dzień dobry, witamy. Witamy wszystkich serdecznie. Chciałyśmy się przedstawić, ja jestem Ola. Jestem Basia. I o czym my tu będziemy rozmawiać? Chcemy poruszyć ten temat. Tak, powiemy Wam, o czym będzie nasz kanał, a będzie on o prawie przyciągania, prawie założenia, o manifestowaniu. Chcemy Wam pokazać i no, udowodnić, sami musicie sobie udowodnić, że macie wpływ na swoje życie. Możecie w swoim życiu zmienić dosłownie wszystko. Tak, no generalnie powiemy może na początek, co to jest prawo przyciągania dla osób, które może jeszcze by nie wiedziały, bo być może i takie osoby tutaj zawitają. Więc chodzi o to, że nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość. I to my odpowiadamy, jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje teraz w naszym życiu. My po prostu wszystko kreujemy. Nasze myśli są energią. Energia, która idzie w świat i przyciąga to, o czym myślimy. Tak, w magiczny sposób manifestuje się to, co sobie wykreowałeś. I niestety zła wiadomość jest taka, że nie tylko fajne rzeczy, że ludzie myślą najczęściej, mają taką tendencję do skupiania się na problemach i na tych negatywach. Tak. I potem się dziwią, że im się w życiu nie układa, nie? I się zastanawiają, dlaczego mnie to spotkało, a czemu akurat to, czemu straciłem pracę, czemu partner odszedł, czemu wypadek, czemu no, masę niefajnych rzeczy się dzieje w naszym życiu i nawet nie zdają sobie sprawy, że sami sobie to wykreowali, tak? Także my jesteśmy kreatorami swojego życia i my będziemy tutaj poruszać tematy z tym związane. Chcemy Wam pokazać. Tak, znaczy związane, sorry, że Ci przerwę, ale chodzi o to, że związane z tym, żeby wykreować nie te negatywne rzeczy, a tak pozytywne. Oczywiste. Tak, żeby zmienić to nasze życie na lepsze. Bo my z Basią od lat interesujemy się tym tematem, przeczytałyśmy sporo książek. Naszymi mentorami są między innymi Neville Goddard, Joseph Murphy, Joe Dispenza, Louisa Hay, no masy tego jest, nie będziemy zmieniać, bo myśmy tego trochę przerobiły, nie? Przez te lata wszystkie. Tak, i wykorzystałyśmy w praktyce i zmieniłyśmy swoje życie w jakimś stopniu, stwierdziłyśmy, że chciałabyśmy pomóc innym. Udzielić się tą wiedzą, tak, i mamy nadzieję, że inni właśnie też dzięki tej naszej wiedzy pomogą sobie. Także zapraszamy Was do oglądania naszych filmów, w których będziemy po kolei mówiły na temat technik, poruszały tematy generalnie z tym związane i chcemy Wam pokazać, co możecie też zmienić w swoim życiu. No właśnie, to jest kluczowe, bo tutaj trzeba powiedzieć, co Wy z tego będziecie mieć, tak? Co się może zmienić w Waszym życiu. Bo przede wszystkim no, każdemu na tym zależy, jakie korzyści dzięki zastosowaniu tych wszystkich tutaj naszych technik czy sposobów wyciągnie, tak? Jakie korzyści z tego będzie miał. A więc Aleksandro, pokrótce, szybko powiedzmy, co się może fantastycznego zmienić i zadziać. A może zmieni się wszystko, dosłownie to, czego pragniecie, wszystko możecie mieć, czyli marzysz o miłości, której nie masz, możesz przyciągnąć wymarzonego partnera. Marzysz o lepszej pracy, możesz sobie wykreować lepszą pracę. Pieniądze, stanowisko, przyjaciół, możesz zmienić szefa. Możesz wszystko, możesz zmienić miejsce zamieszkania, możesz właśnie mieć kurczę jacht, no cokolwiek sobie wymarzysz. I teraz Ci się może wydawać, że to są jakieś bzdury, a się okazuje, że wszystko jest możliwe i to Ty wszystko powołujesz do istnienia. I oczywiście wszystko zależy od Ciebie, od pracy nad sobą, bo my Wam nie damy gotowej recepty. Nie. Wy musicie sobie to wykreować. Tak. Każdy musi pracować nad sobą. To jest trochę pracy włożonej właśnie, nie? Tutaj niestety, żeby wykreować to, co chcemy, bo to są takie nawyki myślenia, które człowiek ma i nad którymi nie panuje i ciągle tam tworzy jakieś dialogi wewnętrzne. I tutaj chodzi o tą świadomość, o to, żeby mieć tego świadomość i zmienić po prostu myślenie, żeby się po prostu kontrolować. No więc to jest trochę takie... Historię powtarzamy w głowie, starą historię na nową historię. I to jest takie trochę pracochłonne, na początku może się wydawać żmudne, ale nawyki, jak to nawyki, idzie je zmieniać, jak się tylko chce.
Także zapraszamy Was serdecznie. Myślę, że temat jest ciekawy. Tak, zapraszamy. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy.